skoro czwartek, Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie. Szczęść Boże! Szczęść Boże, daj Boże, panie Wojciechu, witam serdecznie. Mieliśmy zacząć od czego innego, ale w ostatnich godzinach informacja, która we wszystkich amerykańskich serwisach na czerwonych i kolorowych paskach, Donald Trump odwołał spotkanie, czy ten szczyt z Kimem w Korei Północnej. Wydawało się, że wszystko jest bardzo blisko i że ten szczyt dojdzie do skutku, ale szczyt ma mieć miejsce za miesiąc. Czy to jest odwołanie szczytu, czy to jest tylko rodzaj negocjacji i przeciągania liny pomiędzy dwoma przywódcami? No, Kim zaczął, wie pan? Najpierw Trump mu powiedział, że musisz usiąść z nami do stołu, bo jak nie, to tam moje statki pływają. To już było wiele miesięcy temu. Zmusił Kima do tego, żeby wypuścił trzech Amerykanów z więzienia i to żywych i żeby się zgodził zasiąść przy stole. Kim pojechał do Chin. Tam mu też powiedzieli, gadaj z Trumpem, bo inaczej cię rozwali. No, a teraz Kim testuje, a może to jest drugi Clinton albo drugi Obama. Ja im wszystko obiecam, oni się na wszystko zgodzą, jeszcze mi forsy sypną, a ja potem i tak będę robił swoje bomby. I natychmiast dostał fangę. Trump powiedział na samym początku tych negocjacji, kiedy demokraci mówili, o tam nikomu się nie udało, Trumpowi się uda. Powiedział, ja wiem, kiedy odchodzi się od stolika. Żaden polityk nie umie negocjować tak, jak się negocjuje biznesy i nie wyznacza sobie granicy, przy której odchodzi od stołu. Trump zawsze taką granicę ma, to jest dobry biznes wtedy. Jak Kim zaczął wierzgać, to Trump powiedział, dobra, nie ma spotkania, wracamy do punktu wyjścia i mój guzik nuklearny jest większy od twojego. I teraz czekamy. Powiedział nawet, mówisz dużo do Kima, mówisz dużo o swoim potencjale nuklearnym, nasz jest tak potężny, że modlę się, żebym nie musiał go użyć. No i teraz czekamy, co ten szczeniak zrobi, bo pamiętajmy o tym, że to jest szczeniak wychowywany pod kloszem. Najpierw w jakiejś szkole w Szwajcarii dla bogatych dzieci. To jest typowy klosz. Trudno zawrzeć przyjaźnie i je kontynuować, jak się jest z dyktatury, która morduje swoich ludzi. Potem wrócił do Korei. Cały czas żyje pod kloszem, który sobie sam zbudował i utrwala. Może nie jest to tam bezpośrednio życie u tatusia, bo tatuś nie żyje, ale jest to niewątpliwie klosz. Skoro mówi pan o kloszu, no to jest informacja, którą przez ostatnie godziny, zanim breaking newsem, że się brzydko wyrażę, stała się sprawa Kima, była informacja, którą wszystkie amerykańskie media na wszystkie strony rozjeżdżały i się sprawą ekscytowały. Okazuje się, że w Nowym Jorku rodzice pozwali swojego syna i eksmitowali go z domu, oferowali mu pieniądze, bo skończył 30 lat i się nie chce wyprowadzić z domu. USA nie ma poważniejszych problemów? No wie pan, to jest lokalny problem i od tego są sądy w Ameryce. Nie od tego, żeby ludzi prześladować, tylko żeby człowiek poszedł do sądu i żeby państwo wymusiło coś, co się słusznie należy. No rodzice prosili tego chłopa, nie chłopca, nie chłopaka, tylko chłopa, dorosły mężczyzna. Znajdź sobie pracę. Dla niewykwalifikowanych leniów takich jak ty też jest praca. I wynajmij sobie coś swojego w Ameryce, to jest żaden problem. To jest osiągalne finansowo, żeby sobie coś wynająć, nawet jak człowiek po prostu skrzynki w Walmarcie przestawia. A ten się zapiera, że nie będzie mieszkał u rodziców i co mi zrobicie? Ale no, mu jeszcze zrobi? $1100 wysyłali co miesiąc, pieniądze mu oferowali. Co no, proszę pana, jest? Wychowali niebieskiego ptaka i bumelanta. Ja znam kilku takich kolegów moich, proszę pana, ze szkoły średniej, którzy robią to samo, tylko w Polsce bardzo byłoby trudno uzyskać taki wyrok, bo w Polsce sędziowie są niewolnikami paragrafów. Natomiast w Ameryce sędzia działa uznaniowo. Tam jest prawo brytyjskie precedensowe, czyli sędzia wymyśla paragrafy bardzo często, co w danej sytuacji zrobić. I tutaj szybko tę sprawę załatwią, proszę pana. A ten młody człowiek zapowiada, młody człowiek, no nie wiem, no stary koń może zapowiada, że się będzie odwoływał od tego wyroku. Dobra, zostawmy to, przejdźmy do poważnych zawodników. Okazuje się, że w trakcie poprzedniej kampanii wyborczej w sztabie Trumpa pracował aktywny informator CIA i FBI, Stefan Halper, tak się człowiek nazywa. Donald Trump na Twitterze pyta, czy Obama wiedział o tym, że służby infiltrują jego ówczesnego kandydata na prezydenta. To jest znowu sprawa poważna, niepoważna. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyszły inwigilowany przez dwie służby specjalne, przez współpracownika tych dwóch służb, który no, był konsultantem, zgłosił się jako konsultant do kampanii wyborczej Donalda Trumpa.
Ten pan profesor, to on był w FBI już dawno i przyjmował różne zlecenia. To nie jest jakiś tajemniczy, wynurzający się z głębin FBI agent, tylko taki agent publiczny. On robi swoją robotę jako profesor, a przy okazji wykonuje dobrą robotę dla swojego kraju, bo jest patriotą. My też takich mamy. To zdarzenie w Ameryce jest kolosalne, bo Amerykanie mają coś, czego nie ma żaden kraj europejski. Czwarta poprawka do konstytucji, która mówi, rząd nie jest od tego, żeby inwigilował swoich obywateli. Pan i ja, kiedy jesteśmy w Polsce, jesteśmy inwigilowani przez władzę notorycznie i nawet tego nie czujemy, bo na przykład prewencyjne zatrzymanie przez policjanta na drodze to jest inwigilacja. On nam każe wysiąść z samochodu albo podać dokumenty, on sprawdza, czy myśmy nie dokonali żadnego przestępstwa, które uzasadnia zatrzymanie. A on ogranicza naszą wolność, kiedy jedziemy do pracy, zabiera nam czas, bo mu wolno. To jest inwigilacja, której w Ameryce robić nie wolno. Nie wolno podsłuchiwać obywateli amerykańskich na żadnym poziomie. Bardzo trudno jest dostać zezwolenie szczególnego sądu na założenie podsłuchu, w którym będzie podsłuchiwany nie tylko rosyjski agent, ale również osoba amerykańska, z którą on rozmawia. Czwarta poprawka blokuje takie rzeczy. I nagle się okazało, że FBI, coś jak nasze WSI, gra swoją grę w państwie. Dlatego WSI, przypomnę, że jak w Polsce my mówimy o tym, że tajne służby jeszcze z czasów ruskich robią tu jakąś swoją krecią robotę, że to jest bagno, drugie państwo w państwie, to ludzie mówią, a no, teorie spiskowe. Proszę sobie teraz popatrzeć na Stany Zjednoczone. To już nie jest teoria spiskowa, tylko odruch naturalny tych urzędników drugiego i trzeciego szczebla. Oni się znają, oni chcą siedzieć w tym biznesie po wsze czasy i oni chcą ustawiać politykę. I nagle się okazało, że FBI, Obama moim zdaniem musiał o tym wiedzieć, zakłada podsłuch na bardzo dętych zasadach w biurze wyborczym Donalda Trumpa. Wymyślili sobie jakiś spisek z Rosją. Oni to nazywają collusion, czyli jakiś rodzaj współpracy. Zmowa, tak to można przetłumaczyć. I teraz republikanie twierdzą, że nie ma na to żadnych dowodów. Demokraci twierdzą, że jest cała masa poszlak. Przywołują spotkania z ludźmi związanymi z Federacją Rosyjską. Przywołują spotkania i maile, które były wysyłane przez ludzi związanych z Rosją, którzy mówili ludziom Donalda Trumpa, możemy dać wam coś na Hillary Clinton. Media amerykańskie, te konserwatywne, twierdzą, że żadnych dowodów nie ma, a media liberalne twierdzą, że jest ich cała masa. Jak to jest możliwe, że istnieje taki spór, czy są dowody, czy nie ma i to od roku? Prawnicy, którzy są uczciwi, niekoniecznie wyłącznie z prawej strony, bo jest paru profesorów typu Horowitz, którzy wcale nie mają serca z prawej strony, a jednak mówią, ale przecież collusion nie jest zabronione w amerykańskim prawie, więc czemu podsłuchiwano sztab wyborczy Donalda Trumpa, skoro nie było przestępstwa. Nawet gdyby spiskował z ruskimi, to nie jest przestępstwo, więc czego szukacie? Nie do końca. Istnieją przepisy w Stanach Zjednoczonych, Logan Act, które nie pozwalają zawierać żadnych zobowiązań w imieniu rządu, jeśli nie jest się częścią rządu i są przepisy karne z tym związane. Ta sprawa tych przepisów nie dotyczy, ale Barack Obama na te pytania Trumpa, który mówi, że czy prezydent wiedział, że jest podsłuchiwany główny kandydat, czyli Donald Trump, Obama milczy, a szef FBI Comey na Twitterze twierdzi tak. Praca informatorów tajnych podlega szczególnym regulacjom, jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa, a kłamstwa na ten temat, i to jest wrzutka do Donalda Trumpa, podważają właśnie to bezpieczeństwo państwa i pyta Comey, jak republikanie wytłumaczą to swoim wnukom. Proszę pana, a ja odpowiadam temu facetowi tak. A dlaczego Obama nic nie mówi? Gdyby nie miał z tym nic wspólnego, to by się wkurzył, tak samo jak Trump, że tajne służby, które mają obowiązek przyjść do prezydenta codziennie i zrobić mu briefing, w tak ważnej sprawie jak kampania wyborcza, gdzie już jest dwóch kandydatów, Hillary Clinton i Donald Trump, i że tajne służby nie poinformowały prezydenta Baracka Obamy o tym, że założono podsłuch w tak czułym miejscu jak sztab wyborczy Trumpa. No, gdyby Obama o tym nie wiedział, to by się teraz wkurzał tak samo jak Trump, chociażby po to, żeby się osłonić. Skoro się nie wkurza i nic nie mówi, to znaczy, że nie ma nic do powiedzenia, bo wiedział.
To jest bardzo ciekawa sprawa, kolejna tego rodzaju sprawa, bo niedawno, w 2017 roku, tak na marginesie, dowiedzieliśmy się, że Lyndon Johnson, jak był prezydentem i kiedy trwała kampania wyborcza, w której startował Richard Nixon, który później wygrał, również posiadał podsłuchy w ambasadach i w innych miejscach i stąd właśnie dowiedział się, że Richard Nixon negocjował z Wietnamem Południowym wówczas warunki pokoju. Wówczas, kiedy Nixon został prezydentem i kiedy się to działo, była to tajemnica, dowiedzieliśmy się o tym wszystkim dopiero w 2017 roku. Ciekawe, kiedy dowiemy się wszystkiego o tej sprawie. Wracamy na naszą stronę oceanu. Pan poczeka chwilę. Proszę, proszę. Wracamy na naszą stronę, to panu pokażę. Flagę mi uszyli. No nareszcie! Na, proszę pana, tak, Polak potrafi. Na wzór tej odwrotnie, amerykańskiej. Odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie. Pan poczeka. Dałem im amerykańską na wzór i amerykańska ma właściwy kolor. Pan popatrzy, co mi uszyli. Flaga Rzeczypospolitej powinna być amarantowa. Pomimo zmian komunistycznych, później w konstytucji utrwalanych i tak dalej. To jest ruska czerwień i to jest produkowane w Polsce masowo. Większość flag jest w ruskiej czerwieni. No i wie pan, jeśli to jest flaga, to tych frędzli tam nie powinno być. No jest ustawa, ona mówi jasno, nic nie piszemy, biel, czerwień, nic więcej. To musi pan po poprawki pana, poprosić. Mam w tyle ustawę, powiem panu, bo to są moje dekoracje i flagi muszą być do pary. Kiedy prezydent Duda jedzie do Stanów Zjednoczonych, amerykańska flaga ma frędzelki i do polskiej też są doszyte. Dobrze, więc ale nasza flaga frędzel... jest, ustawa mówi, proszę frędzelków nie wrzucać, flaga niech ale będzie. Flaga. Się nie zgadza. A jak się jest... kolor nie zgadza, to w ogóle flaga do kitu, pan pogada z tymi, co to uszyli, że w ogóle, ja nie wiem, czy pan jako przedsiębiorca może w ogóle za coś takiego zapłacić. Ja bym proszę nie pana, płacił. Kupię, proszę pana, sobie to, z czego to jest zrobione, bo te flagi u nas robią z takiego lejnego materiału i na deszczu wyglądają jak zmokłe kury. W Ameryce robią flagi z tropiku, z tego, co się namiot robi, z ortalionu. I one na najgorszym deszczu nadal dumnie powiewają, bo deszcz im nic nie robi. Sam se znajdę materiał, sam se uszyję, bo już się wkurzyłem no na właśnie, to. I liczy... co teraz po naszej stronie oceanu? No dobra, ale na to, bo pan pokazał flagę polską, czy powiedzmy coś, co jest podobne do flagi polskiej, ale ja o Niemców chciałem spytać, bo w Niemczech proszę. Liberałowie, proszę pana, z FDP coś... Co pan tam pokazuje? Nie, to z drugiej no, strony. Pierwsze skojarzenie z Niemcami. A, bo tam, nie, problem, bo myślałem, że pokazuje pan po prostu w swoją prawą stronę, a jednocześnie drugą ręką w dół. To ja nie wiem zupełnie, o co chodzi. Liberałowie z FDP domagają się, aby Komisja Śledcza Bundestagu zbadała politykę migracyjną. Tę samą politykę migracyjną, o której my tutaj od 2 lat, nad którą się pastwimy. A chodzi nie tylko o to, że ich urząd do spraw imigracji stwierdził korupcję w wypadku 2000 bezpodstawnych zgód na azyl, ale w ogóle ta partia chce zbadać całą politykę migracyjną od roku 2014 i stwierdzić, kto ponosi za to polityczną odpowiedzialność, jakbyśmy tego wszyscy nie wiedzieli, kto za nią ponosi odpowiedzialność. Ja bym wolał, żeby oni szukali, kto ponosi odpowiedzialność kryminalną, a nie polityczną, bo polityczna odpowiedzialność to jest żadna odpowiedzialność. No co, nie wybiorą mnie albo ktoś się na mnie obrazi. Natomiast Angela Merkel sprowadziła niebezpieczeństwo, zagrożenie życia na miliony własnych obywateli, wydała miliony niemieckich pieniędzy nie na swoich obywateli, tylko na obcych i rozdawała dokumenty. No, ona sprawuje nadzór nad urzędami. Rozdała co najmniej 2000 dokumentów. To w tej jednej sprawie. To w tej jednej sprawie. W tej jednej sprawie, więc proszę pana, ogromny procent Niemców, około 70% chyba w tej chwili jest niezadowolonych z tego najazdu muzułmanów, który sprowadziła na Niemcy Angela Merkel. To ja panu powiem, jak to wygląda dokładnie, bo to jest tak, około 80% Niemców w sumie, ale też jest bardzo ciekawe, jak to się rozkłada, że tak powiem, pod kątem partii politycznych. 98% wyborców tej partii AfD, Alternatywy dla Niemiec, prawie 62% wyborców lewicowej partii Zieloni jest niezadowolonych z polityki migracyjnej, która jest przecież sztandarem lewicy również niemieckiej. Wie pan, jak ma pan wyjść z klatki schodowej w dawniej, jeszcze niedawno, 4 lata temu, niemieckim mieście i boi się pan wyjść z klatki schodowej, bo pan jest biały, a tam jest pełno obcych imigrantów, którzy nie mówią po niemiecku i są ewidentnie, no wie pan, no czarne włosy, czarne brwi, czarne oczy, na pierwszy rzut oka widać, że to jest inny człowiek, na przykład z Syrii. Jeżeli pan jest Niemcem i pan się boi wyjść z własnej klatki schodowej, to już pan zapomina o tym, że pan jest jednocześnie zielony, a nie tylko biały.
Jeśli pan się codziennie boi chodzić po własnej ulicy, tak jak w Szwecji, Szwedzi są steroryzowani, blondyni o niebieskich oczach są steroryzowani w Szwecji, jak pan się boi, to pan zaczyna myśleć o sobie, a nie o partii zielonych. Wie pan, jest taka instytucja, Europejski Trybunał Obrachunkowy, i z opublikowanego niedawno raportu przez ten Trybunał wynika, że 90 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, w tej chwili to imigranci w pierwszej lub drugiej generacji, to jest mniej więcej 20%, powiedzmy trochę mniej niż 20% mieszkańców Unii Europejskiej. No i znowu, to jest dużo czy to jest mało? To jest zagrożenie czy to jest sytuacja normalna? To jest ogromne zagrożenie cywilizacyjne i biologiczne. Popatrzmy na to tak. Europa... Zaraz, co to znaczy zagrożenie biologiczne? A już panu mówię. Biologiczne. Dla przetrwania białego człowieka są rasy wśród ludzi. Są czerwonoskórzy, są murzyni, jest typ kaukaski, tak go nazwijmy, czyli biały człowiek. Jedyne miejsce jeszcze na Ziemi, gdzie jesteśmy rdzenni i stanowimy większość populacji, to jest kurcząca się Europa. I jako przedstawiciel tej grupy etnicznej chciałbym ochronić swoje terytorium i swoją rasę, swoją odmianę. Wolno mi. Wolno mi chcieć pozostać sobą. I teraz narastający procent innych ras w ramach Europy stanowi zagrożenie. Jesteśmy najmniejszą rasą na kuli ziemskiej. Inne się bardziej rozmnażają, są bardziej ofensywne i bardziej odporne zdrowotnie od białego człowieka. No to może w takim razie po prostu to jest naturalna konsekwencja procesów, które się dzieją na świecie i nic dziwnego, że ta presja migracyjna na Europę wygląda właśnie w ten sposób. Nie ma się czemu dziwić, to proces naturalny. Ale tak, proszę pana, jak stosujemy krem na naturalny proces starzenia się skóry, ja mogę chcieć zastosować krem kulturowy, żeby, proszę pana, ukochana moja ojcowizna przetrwała. Żeby miał kto powiewać biało-czerwoną flagą za lat 40 na polskiej ziemi, a francuską flagą na francuskiej ziemi, a nie żeby wszędzie były zielone z półksiężycem. No to... Mam pełne prawo chcieć przetrwać. To do Francji zaraz przejdziemy w takim razie, bo bardzo ciekawe rzeczy w tym tygodniu działy się w Europie. Europejscy Turcy muszą pokazać swoją siłę całemu światu. Musicie być w parlamentach zamiast ludzi, którzy zdradzili nasz kraj. Tak powiedział Erdoğan, przywódca Turcji, który wzywa europejskich Turków, tych, którzy mieszkają w Turcji, do powstania z kolan, zdobywania władzy i mówi to w interesie Turków, tu znowu cytat, w upadających demokracjach, które twierdzą, że są kolebką demokracji. Mówi o starej Europie. Sam wie, co odbył się w Sarajewie. Było na nim 15 tysięcy wyborców, ale nie był kierowany tylko do Turków znajdujących się w Bośni, a do Turków znajdujących się w całej Europie. Po tym, jak Niemcy, Holandia, Austria zakazały właśnie tureckim politykom prowadzenia kampanii wyborczych swoich własnych na terenie tych państw. To jest chyba coś nowego, nowy fenomen polityczny, przynajmniej w tej naszej krótkotrwałej pamięci politycznej, powiedzmy ostatnich 100 lat. A dla Turków to jest coś starego, co im się należy, gdyż Erdogana na tym wiecu witano okrzykami sułtan. I proszę pana, i Atatürka przywoływano, czyli wielkie okresy tureckie. Takie, które z punktu widzenia Turka stanowią rozkwit mojego państwa. Tak jak u nas za Sobieskiego, kiedy byliśmy od morza do morza i walczyliśmy pod Wiedniem. I wspominamy Wielką Rzeczpospolitą. Oni wspominają Wielką Turcję i ten facet im daje nadzieję. Bo jak on podniesie wyłącznie za pomocą przemówień narzędzia demokratyczne w takich krajach jak Niemcy i użyje tych narzędzi przeciwko Niemcom, no jeżeli jest, proszę pana, 2 miliony Turków w Niemczech, jakby ich ktoś zjednoczył, jakaś idea i oni by zagłosowali na swoją partię, która słucha poleceń z Turcji, to nagle demokracja nam wybucha w twarz. No ale mówi pan o Niemczech, ale przecież Erdoğan mówi bardzo konkretnie. To nie chodzi tylko o Niemcy. Chodzi o całą masę państw, które są w Europie i tak naprawdę ta idea, o której on mówi, to jest pewna idea polityczna, która ma oznaczać powstanie ugrupowań bądź sił politycznych, które będą dążyły do zasiadania w parlamentach wielu państw Unii Europejskiej. On będzie posiadał wpływy polityczne, parlamentarne w państwach Europy. No właśnie tego chcę. I teraz jak się przed czymś takim bronić? Trzeba natychmiast zlikwidować multikulti i wprowadzić sztuczne regulacje. W Polsce jest absurdalny przepis o tym, że mniejszość niemiecka dostaje w prezencie 2 miejsca w parlamencie. Z tego
trzeba odejść jak najdalej. Jeżeli Niemcy wybiorą sobie w okolicach Opola 3 swoich posłów albo 50 skutecznie, ich prawo. Natomiast gwarantowanie mniejszości niemieckiej 2 siedzeń w polskim parlamencie to już nie jest uczciwe wobec całej reszty ludzi. Ale Turkom nikt tego nie gwarantuje w parlamentach innych państw, a problem istnieje. Ale Turkom należy w związku z tym, bo tam jest inna sytuacja, zakazać. Tylko Niemiec ma prawo kandydować do niemieckiego parlamentu. No tak, ale problem chyba polega na tym, że Erdoğan zwraca się do ludzi, którzy mają obywatelstwa innych państw. Przecież on nie mówi, ale... on nie zwraca się tylko i wyłącznie do tych, którzy są obywatelami Turcji, a przebywają poza Turcją. Jesteś człowieku obywatelem Niemiec, Austrii, Holandii, masz pochodzenie tureckie. Jeśli czujesz się w głębi serca Turkiem, to głosuj na tę partię, którą ja, przywódca Turcji, ci wskażę. Święta Królowa Kastylijska, żeby sobie poradzić z identycznym problemem, wyrzuciła muzułmanów i przy okazji też Żydów z Hiszpanii, bo problem był nierozwiązywalny. Zaduszano chrześcijańską czy katolicką Hiszpanię poprzez obce rasy na tym terenie. I to byli wtedy obywatele korony hiszpańskiej. Ona jednak powiedziała, dobra, deportacja. Albo się nawracacie i chrzcicie, albo won. No. Nie ma moim zdaniem w tej chwili ciepłego rozwiązania na taką sprawę. Francja musi powiedzieć własnym obywatelom z Maroka. Won, chłopcy, przyjechaliście w drugim pokoleniu, jeszcze nie znacie francuskiego, nie chcecie być Francuzami. No tak, ale prezydent Francji, panie Wojciechu, mówi, że on przeprowadzi swego rodzaju reformację dotyczącą właśnie obecności islamu we Francji, ale zrobi to dopiero po Ramadanie. Przecież to jest absurd sam w sobie. No on mówi, że on przeprowadzi te działania, ale dopiero kiedy zakończy się Ramadan. No właśnie nie wiem zupełnie dlaczego po Ramadanie, kiedy oni, może chodzi mu o to, że będą spokojniejsi, bo cały świat arabski jest podenerwowany w momencie, kiedy nie je od świtu do nocy. Najbardziej podenerwowani są ci w Norwegii, bo tam słońce, proszę pana, zachodzi o 23.30, a wschodzi o 1.30 i oni muszą pościć przez cały dzień. Może on czeka na taki moment, kiedy się najedzą i będą spokojniejsi? Nie wiem. To jest absolutnie bez sensu, że facet, który mówi, że chce likwidować islam we Francji, ograniczać islam we Francji, jednocześnie kłania się Ramadanowi. No dobrze, ale z drugiej strony w Europie... W świeckim, które mówi, że religia nie może mieć nic wspólnego z prezydenturą i to mówi do tego stopnia, że pomnik Jana Pawła II usuwają z ulicy. No to w państwie świeckim nagle prezydent szanuje Ramadan? No i mówi, że będzie reformował również sposób nauczania przez imamów, sposób obecności tych ludzi w życiu publicznym we Francji, ale z kolei na drugim biegunie jest to, co dzieje się na Węgrzech. Wicepremier Węgier, Zsolt Semjén, ostrzega, zresztą w trakcie wielkiej węgierskiej pielgrzymki, która odbywała się w Rumunii, że islam penetruje Europę bez jakiegokolwiek oporu w czasie, kiedy ta odchodzi od chrześcijaństwa i powiedział, że Europa może przeżyć tylko jeśli zachowa swoją chrześcijańską tożsamość. Ja się dziwię, że jeszcze nie protestuje przeciwko tym słowom Unia Europejska i nie wiem, Bóg wie kto jeszcze w tych instytucjach. Unia niech sobie protestuje ile chce. Unia się rozpada tak jak Związek Sowiecki w 87 roku mniej więcej. Już dochodzą do takiego absurdu, że się wywalą. Po prostu to się rozsypie. Być może jakieś powstanie nagle we Francji, w Marsylii islamskie spowoduje, że Unia Europejska się podda i rozwali na kawałki. Nie wiem tego, natomiast sensownie mówi ten człowiek. Jeśli biały człowiek chce mieć białą żonę i swoje miejsce w Europie, jeśli chłopak na Śląsku chce ze śląską dziewczyną mieć śląskie dzieci i śląskie pierogi jeść i mieć potem wnuki za lat 50, to Europa musi przegnać świat arabski ze swojego terytorium. W przeciwnym razie świat arabski nas pożre i będziemy mieli halal, a nie pierogi. Niezależnie od tego, jakiej rasy są ci wszyscy, którzy kulturową tożsamość Europy i państw, które się w niej znajdują, szanują, bo to z rasą niewiele wspólnego ma, a przede wszystkim ma z kulturą, która jest albo nie jest związana ze starą Europą. Tego też dotyczy duża część sporu. Ale jak słyszeliśmy we Francji, prezydent tylko mówi, że dopiero tak po Ramadanie będzie. No, ja wiem, że oni tak tylko na to nie patrzą. Oni tak na to nie patrzą. Arabowie patrzą na to jak na problem rasowy również. Nawet jak ktoś we Francji deklaruje, że jest kompletnym ateistą
i nie je wieprzowiny i lubi Arabów, to i tak oni patrzą na niego rasowo. Ty jesteś biały z Europy, a my jesteśmy inni. Więc jeśli oni patrzą na to rasowo, to nie możemy tego ignorować. Panie Wojciechu, wracamy z powrotem za ocean. Jest porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To zapowiedział Donald Trump. A jednocześnie pojawiają się takie niepokojące informacje, które też związane są z Chinami i z obradami w amerykańskim parlamencie, że chińska marynarka wojenna do 2030 roku będzie dwukrotnie większa niż amerykańska. Siła Stanów Zjednoczonych opiera się na dominacji na morzach. Czy to oznacza, że do 2030 roku kto inny będzie światowym policjantem i nie będzie to USA, tylko Chiny? Mam nadzieję, że to się nie stanie, że Trump zdąży rozkręcić zbrojenia w tym zakresie, bo to byłoby dla świata całego niebezpieczne. Chińczycy teraz toczą wojnę o wodę. Już nie o zasoby, bo zasoby sobie załatwili w Afryce, o wodę i o porty. Udzielają pożyczek z jakiegoś powodu w różnych miejscach, na przykład takie wyspy ludożerców jak Vanuatu, gdzie boso kręciłem. Udzielili im pożyczki na budowę portu. Potem takie udzielili pożyczki, że Vanuatu nie było w stanie spłacić i Chińczycy zagwarantowali sobie przejęcie tego portu. Po co im nagle na Pacyfiku jakiś port? No, strategiczne miejsce, jak się płynie dalej. I w Grecji mają porty, w Afryce mają porty. Prą w tym kierunku. Wojna o wodę, bo zasoby już mają. Kopią w kopalniach afrykańskich, co tylko im potrzebne. Nie muszą kupować od nikogo innego, bo mają całe własne kopalnie w Afryce, czyli na naszym zapleczu. I proszę pana, Stany Zjednoczone jako jedyna siła duża muszą na to odpowiedzieć. Gdyby w Rosji był kto inny niż Putin, to może byśmy się dogadali z Rosjanami, którzy lubią Chińczyków przeciwko Amerykanom. Mówi pan my, ale jako kto? Jako Polacy? Czy my jako część zachodniej cywilizacji? No, zachodnia cywilizacja do cywilizacji rosyjskiej czy tam azjatyckiej miała się zawsze jak pięść do noca. Tak, proszę pana, poza takimi wyjątkami, kiedy Rosjanie komunistyczni z Chinami komunistycznymi byli w konflikcie, bo Chińczycy teraz... Wie pan, co to za konflikt? To taki konflikt, który przynajmniej bardzo wielu twierdziło, był tylko i wyłącznie na potrzeby tego, żeby tak interpretował to świat Zachodu, więc ja w tej kwestii jednak wolałbym pozostać po tej euroatlantyckiej stronie i trzymać jednak... Dobra, tylko że tak, Chińczycy chcą zawłaszczyć morza południowochińskie i dalej, i nagle zaczną kontrolować trasy handlowe istotne po to, żeby wspierać własną gospodarkę. Panie Wojciechu, minuta 30 do końca, więc muszę przerwać te rozważania geopolityczne, ponieważ zadaliśmy pytanie dwukrotnie ministrowi cyfryzacji o to, co z Facebookiem. No i zgodnie z obietnicą ministra cyfryzacji zaprosiliśmy do Minęła 20 i spytaliśmy o to, czy Facebook zostanie wezwany na dywanik. Wie pan, co się okazało? Że Facebook już był na dywaniku i rozmawiał już z ministrem cyfryzacji, ale niestety no nie było to grillowanie jak przed amerykańskim kongresem. Słyszałem tę rozmowę, obejrzałem w całości, zainteresowany osobiście. To nie było żadne na dywaniku, tylko się spotkali i była miła rozmowa, podczas gdy minister powinien wykonywać czynności ministerialne, czyli wezwać do siebie na dywan i powiedzieć: chłopcze, jak będziecie wierzgać, to ja mogę na terenie Polski zamknąć wam Facebooka na 3 dni. A wasza firma właśnie upada na giełdzie amerykańskiej i tak, ludzie mnie będą nienawidzieć, ale jak im przez kamerę wytłumaczę, dlaczego to robię, to stracicie biznes również w Polsce i wam na giełdzie spadnie, a wybiorę taki moment, kiedy będzie wam potrzebna forsa na giełdzie w Nowym Jorku. Po zamknięciu Polski nawet na 3 dni wam tak spadnie, że się przewrócicie co najmniej na jedno kolano. Więc chłopcze, proszę nie robić cenzury w internecie. No to... Pan minister natomiast tam wypił kawkę i se pogadali. No tak, musimy się częściej kontaktować przez telefon. Czyli zrobił dokładnie to samo, co Zuckerberg, który przyjechał do Parlamentu Europejskiego. Widzimy właśnie z tego zdjęcia. No dokładnie to samo. Kawka, miło, sympatycznie, zero zmian, zero refleksji i tak naprawdę zero informacji dotyczących powodu, dlaczego handluje się na potęgę naszymi danymi i dlaczego cenzuruje się internet. 30 sekund, panie Wojciechu, do końca. A ja, proszę pana, mam na Facebooku jeden jedyny cejrowski profil. Tchę Cejrowski. A obok jest facet, który się za mnie podaje, rozmawia w moim imieniu z ludźmi, zbiera pieniądze i ja napisałem do Facebooka:
Nie sposób się z nimi skontaktować. 500 osób w moim imieniu napisało do Facebooka. Nie sposób zlikwidować dziada, który zbiera przez internet pieniądze na cudzej twarzy. No to pytamy tak również stąd. To też jest miejsce. Może niech ten polski Facebook się nad tym zastanowi. Wojciech Cejrowski był jak co tydzień w Minęła 20. Do zobaczenia. Bye. Panie Wojciechu, internet umiera ze śmiechu, a może nie umiera ze śmiechu, może bardzo dobra kampania. Rafał Trzaskowski w Warszawie spotyka się z mieszkańcami, nosi z sobą ławkę i dyskutuje o problemach miasta stołecznego. Jak się panu ta akcja podoba? Bo internauci się śmieją. Trzeba mieć, proszę pana, dryk do kampanii wyborczej, do haseł wyborczych. Tak można sobie zrobić gola, strzelić. Ławka rezerwowa, karna ławka, skojarzeń jest dużo. Poszedł w odstawkę na ławkę. Internet się śmieje. No, jak wygląda facet? Czy to jest poważne, że on z ławką jeździ po Warszawie, bo chce z ludźmi porozmawiać, bo ja mam czas siadać na ławkę z jakimś Trzaskowskim? No, a pan jak jeździ tam... po mieście, jak jeździ pan po Polsce z ludźmi rozmawiać, to pan z ławką swoją jeździ, czy nie? Nie, mam taki, widział pan w zeszłym roku, jak z Jarmarku Dominikańskiego nadawaliśmy. Ja stoję, mam taki blaszak na kółkach, książki sprzedaję, rozmawiam z ludźmi. Wie pan, no ja bym z Trzaskowskim na jednej ławce nie chciał mieć zdjęcia, bo ten facet, pamiętajmy, śmierdzi Hanną Gronkiewicz-Walc i tym całym układem, który wydziera ludziom kamienicę spod pół. I tam jest jeszcze... zabójstwo jednej pani, proszę pana, w tej sprawie. No to tam jaki, niech panu wytłumaczy, co tam się dzieje. To tyle. Wojciech Cejrowski. Myślałem, że pan mi zgasł, proszę pana. Wie pan, jak zaczynamy mówić o zabójstwie Jolanty Brzeskiej, to przestaje być śmiesznie, bo to jest wielka tragedia, ciągle niewyjaśniona i wielki wyrzut sumienia państwa polskiego. No nie, i to, że, proszę pana, i to, że ktoś taki kandyduje normalnie i se z ławeczką teraz jeździ, to jest niesmaczne. Od góry do dołu. Wojciech Cejrowski. Do zobaczenia.